Cześć, z tej strony Maja Kucharski, a to specjalny odcinek Plans Can Questions wprost z plenerów Finnish Spring Open 2019. Finnish Spring Open to odbywająca się co roku ogromna impreza zrzeszająca za sobą setki twórców filmowych. W jednym miejscu miesza się tu początkujących twórców, youtuberów, solowych artystów i studentów szkół filmowych, pozwalając im obcować z doświadczonymi i uznanymi filmowcami z kraju i ze świata. Wszyscy mają do dyspozycji ogromny wybór sprzętu, tony oświetlenia i sporą montażownię, po to by przez 10 dni warsztatów tworzyć tu na miejscu swoje niezwykłe dzieła oraz słuchać swoich mentorów w trakcie licznych wykładów na auli. Już w kolejnym odcinku zobaczycie pracę uczestników od kuchni w specjalnym odcinku Plans Can Finnish Spring Open. A to co widzicie za mną to moje królestwo, ponieważ 10 dni spędziłem w tej auli, słuchaliśmy mądrych głów, spotykaliśmy się z fajnymi ludźmi i niektórzy z nich stwierdzili, że chętnie odpowiedzą na pytania, które już raz zadaliście mi w Plans Can Questions. Ha, taka niespodzianka. Zobaczymy co powiedzą inni, bardziej znani, lubiani i doceniani ode mnie ludzie, którzy mają sporo doświadczenia i z chęcią zmierzą się z pytaniami, które zadaliście pod poprzednimi odcinkami. Plans Can Questions, jedziemy! A moimi gośćmi dziś będą Tomasz Kot, wielobarwny i uwielbiany przez widownię polski aktor, który ma na swoim koncie ponad 40 filmów i serialowych ról. Specjalista od wielkiej biografii, był Ryśkiem Żdżemu, doktorem Religą, a za chwilę zagra Nicole Tesle. Hollywood walczy o niego jak jeszcze nigdy. Karolina Sawka, młoda aktorka filmowa i teatralna, która rozpoczynała swoją przygodę od wielkiej roli Nell w filmowej adaptacji dzieła W pustyni i w puszczy. Na co dzień gra na deskach wielu teatrów. Jagoda Szelc, wielokrotnie nagradzana reżyserka i scenarzystka młodego pokolenia, mająca na swoim koncie obsypane złotem dwa duże filmy fabularne, Wieża Jasny Dzień i Monument, które wyróżniają się wyjątkowym stylem i niezwykłym podejściem do opowiadania historii. Oraz legendarny już Sławomir Idziak, autor zdjęć do takich hitów jak Trzy kolory niebieski, Podwójne życie Weroniki, Gataka, Król Artur, Harry Potter i Zakon Feniksa, no i przede wszystkim Helikopter w ogniu, za który nominowany był do Oscara. Od 14 lat twórca plenerów Finnish Spring Open. Sławek Idziak z gośćmi. Sławku, kto jest jeszcze z tobą? Ze mną mój wnuk, Światek. Światopełk. Cześć. Światopełk Smoczyński. I koleżanka Światka. Pola Wełna. Pola Wełna. Pytanie od pana Wonder Art Film. Co najbardziej kochasz w swojej pracy? Co ja najbardziej kocham w swojej pracy, Światek? Wróć do tych czasów, kiedy po prostu był film za filmem i przypomnij sobie, co największą sprawiało ci przyjemność. Kino to było okno na świat. Ja urodziłem się, gdy był komunizm. Wszystko pozamykane, granice i pójście do kina to było wielkie święto. Oglądało się coś, co nas nie otaczało. Nie tak jak Pola i Światek, którzy wszystko mają dokładnie tak samo w Polsce jak w Nowym Jorku. Tylko, że to były dwa różne, odrębne światy. Także kino było takim przeżyciem, było informacją o świecie, ale jednocześnie te emocje, które związane były z kinem, były najważniejsze i najmocniejsze w czasach mojej młodości. Ja miałem dużo kompleksów, byłem takim naprawdę zakompleksionym człowiekiem i jak pierwszy raz wylądowałem na scenie, to pomyślałem sobie, kurde, mogę wszystko, nie, mogę zwariować, mogę wpaść w szał, nie, mogę, nie wiem, pewnie się nauczę jak to jest, jak tam jak się sztucznie biją na tej scenie, albo coś, mówię, kurde, mogę wszystko. Nie wyobrażam sobie jakiejś większej dzikości takiej, tak jakby to było, nie wiem, terapeutyczne po prostu, wolność i taki rodzaj dzikości. Co najbardziej kocham swoje pracy? Premiery. Kurde, premiery? No myślę, że w sumie nie. W sumie chyba fajniejszy jest ten moment pracy z reżyserem. Jeżeli trafisz na reżysera, który rzeczywiście ma też taką zajawkę, że lubi porozkminiać postaci i czemu to się dzieje, a nie jest taki, że przychodzi z gotowym jakby wyobrażeniem i jest taki kategoryczny, a gdzieś jak ta praca opiera się na jakimś takim wspólnym wypatrywaniu różnych rzeczy, to jest super proces twórczy i w sumie chyba bardziej to lubię niż potem w ogóle granie, co nie? Chyba takie rozkminki i właśnie to budowanie całego tego świata. Nie? Uzgadnienie jakiejś wspólnej wizji i jakby takie właśnie skrupulatne tworzenie jej. Miałem taki żart na początku przygotowany, Jagoda Szyc, co łączy cię z Borysem? Z Borysem Szycem łączy mnie fantazja, urok osobisty i po prostu no dowcip. Tego ci nie przeczytałem. No. Co najbardziej kochasz w swojej pracy? Najbardziej lubię w swojej pracy, wydaje mi się to, że ona daje super możliwość rozwoju takiego interpersonalnego, czy w ogóle, no w ogóle rozwoju. Myślę, że tylko tak naprawdę dla tej jednej rzeczy warto robić to. Cały czas się rozwijasz. To jest kariera, nie? A nie tam, że efekty jakieś dzięki temu
są, no. W jakim wieku ujawniła się twoja miłość do filmu, jakieś pierwsza myśl o tym, żeby iść w tym kierunku? Kiedy to się zrodziło? Kiedy poczułeś, że możesz robić coś dla ludzi? No zapytaj świadka, kiedy się zrodziła miłość do filmu u ciebie? U mnie film zawsze był możliwością ukazania też. Mam takie różnorodne marzenia, które wykraczają poza też moje możliwości. I film był możliwością na wyzwolenie czegoś takiego, dlatego też nowoczesne technologie też mi jakby coraz bardziej to umożliwiają. A Pola, ty chciała być aktorką, czy chciała być, co byś chciała zrobić? Zastanawiam się nad aktorstwem od 6 lat. Ile masz lat? Ile? Teraz mam 8 lat. No, czyli jak miałeś 2 latka, już chciałaś być aktorką. A u mnie to było tak, że ja chciałem zostać filmowcem wtedy, jak miałem 10 lat i spotkałem dziewczynkę, która miała na imię Petra, ona też chciała być aktorką, no to ja chciałem być operatorem, reżyserem, żeby razem z nią pracować. Potem już przestałem ją spotykać, bo ona wyjechała, bo ona była Niemką, potem już ją nigdy w życiu nie spotkałem. Ale była twoją pierwszą muzą. To była moją pierwszą wielką miłością. Wydaje mi się, że to jest tak, to jest dobre, mądre pytanie, ale to jest kompletnie nienamierzalne. Dlatego, że trudno powiedzieć, co jak gdyby było początkiem czego, nie? Nie, to jest jak gdyby zrządzenie losu. Ja równie dobrze mogłabym robić pewnie inne rzeczy, gdyby mnie tak los trochę nie strzelił w to, ale to jest tylko przypadek, że ja to robię. Mogłabym dużo innych rzeczy robić, pewnie też z wielką przyjemnością, ale akurat chyba w to jest takie najbardziej, jakoś dało mi szansę takiego największego kontaktu ze sobą, nie? Bo ja miałam jakiś taki problem zasadniczy z kontaktem ze sobą i dzięki temu po prostu uspójniłam się, czy tak gdyby syntetyzowałam się. Wiesz co, ja bym powiedziała, ze snobistycznych powodów pewnie poszłam do szkoły filmowej, a później się okazało, że i gdyby to były tylko snobistyczne powody, to bym szybko odpadła i prawdopodobnie bym tego nie robiła, ale się nagle okazało, że to jest w ogóle jakieś takie niekończące się źródło poszerzenia, nie? Więc w tym sensie na razie trwam, na razie wydaje mi się, że będę to jakiś czas robić, ale nie będę tego robić zawsze. Planuję płodozmian. Spoko, nie, dobrze, jak w wywiadzie pojawiają się trudne słowa. Dobrze. Jaś Staś pyta, ja bym chciał wiedzieć, jak wygląda wybór dzieci do filmu, jak to jest, że dziecko nagle znajduje się na castingu do wielkiej produkcji i czy jest to świadomy wybór dziecka, czy może coś, do czego namawiają rodzice? No ja mam doświadczenie, które było 18 lat temu. A kim byłaś 18 lat temu? Bo jest naszym... Byłam małą dziewczynką. Która? I grałam w Pustyni w Puszczy. Yes! Yes. No. To, że były castingi do Pustyni w Puszczy, było jakby głośno o tym w Polsce, bo to duża produkcja i tak dalej. I po prostu mój tata zobaczył to ogłoszenie, a że on miał zajawkę na aparaty analogowe, robił dużo zdjęć, to miał dużo moich zdjęć jako dziecko. Wziął te zdjęcia i wysłał po prostu do agencji. I pojechałam na casting. No i jeździłam na te castingi, w tym i z powrotem. Czy to było tak, że chciał bardziej tata, czy chciałaś bardziej ty, czy jakoś się spotkaliście w połowie? To było tak, że ja byłam takim dzieckiem, które lubiło występować przed kamerą. Mamy takie nagrania z dzieciństwa, gdzie ja tam, nie wiem, śpiewałam jakieś piosenki do kamienia, czerwonego tulipana, czy tam bratanków. Było takie coś, że miałam to porozumienie z reżyserem, czuli, że jakby jestem chętna do pracy i występowania i grania, więc jakby jako dziecko miałam ten dryg do takiego aktorstwa, można powiedzieć. No, pytam o to, bo sam robię castingi i widzę, że zdarzają się przypadki, gdzie nawet dzieci 10-letnie przychodzą na casting totalnie wystraszone. Mm-hmm. I jedyne co słyszę to od rodzica, nie, on bardzo chce, bardzo chciałby, no, proszę wiem, go przesłuchać. Straszne. I widzę po tym dziecku, że no, nie do końca jest tu, gdzie chciałby być. Wiem, to jest pewnie przykre. Ja mam nagrania w ogóle, mój tata kiedyś zawinął tak po prostu gdzieś tam, jak byliśmy w tej agencji, zawinął raz taśmę z castingu i normalnie mamy to w domu i dosłownie oglądałam to, nie wiem, z 3 miesiące temu. Oglądam siebie w wieku lat 8, gdzie przychodzę na casting, no i recytuję jakiś wierszyk, coś tam, mam zadania aktorskie i jakby widać, że to dziecko, no jakby cieszy się tym, co nie? Nie robiłam tego wbrew własnej woli i w ogóle całe to doświadczenie tego filmu wspominam na maksa pozytywnie, w sensie naprawdę ci ludzie byli dla mnie bardzo dobrzy, ale pamiętam, że tam było wstawanie, wiesz, 4 rano, jedziesz na plan, no normalny plan zdjęciowy, więc jakby wymagające, ale dbano o mnie, nie? Nie przemęczano mnie. Wonder Arfim pyta też o ulubiony zestaw obiektywów. Coś, nad czym lubisz pracować? No, ja mam różnie, bo używam wiele kamer i szczerze mówiąc, najlepiej mi się pracowało z Canonem. Jeżeli chodzi o zoom, rodzaj zoomu, to wolę optyczny, bo dla mnie ważna jest jakość zdjęcia też bardzo.
wiedza świadka jest olbrzymia, no bo na przykład ja bardzo późno się dowiedziałem, że jest różnica między optycznym i elektronicznym zoomem, a świadek to już wie, czyli to jest sprawa generacyjna. W trakcie mojego życia już żyję wystarczająco dużo. Zoomy się w ogóle pojawiły, nie było kiedyś, jak ja rozpoczynałem karierę, no to były normalne, standardowe obiektywy i żeby zmienić kąt patrzenia, trzeba było zmienić obiektyw. Były takie kamery Ariflex, miały taką tarczę z przodu, trzy obiektywy się po prostu przesuwało z jednego obiektywu na drugiego. No i przeskakiwały, zresztą to teraz w telefonach mamy, co jest bardzo zabawne, że nowoczesne telefony mają dokładnie taką samą technologię. Mają też to, że jest ta możliwość, że dzieje się ta zmiana optycznie, czyli jakość tego, co potem fotografuje, nie spada, a później już jest zoom elektroniczny, czyli jest przekadrowywanie w tę matrycę, ale w związku z tym już jakość tego obrazu jest gorsza. Ja nie jestem taki techniczny operator, który się fascynuje jakimś rodzajem sprzętu szczególnie. Raczej staram się mieć dobry sprzęt, użytkowy, bez zbytniej ilości wodotrysku. Uważam, że ta ilość możliwości, które nam współczesny świat przedstawia, zamiast pomagać, potrafi przeszkodzić. Okej. A kamera cyfrowa, czy światłoczuła? W tej chwili nie ma wyjścia. Czy są oczywiście jeszcze fanatycy z różnych względów, długo by na ten temat mówić, którzy chcą realizować filmy na taśmie światłoczułej. Ale świat ewidentnie już dawno pożegnał się z tą technologią. Na pewno do niej nie wrócimy. Są jakieś powody, ale to temat raczej na wykład niż krótką wypowiedź. A ty chciałbyś coś nagrać jeszcze na taśmie? Zgadzam się z nowoczesną technologią i wiem, że teraz, jeżeli chce powstać film, to na pewno na taśmie światłoczułej to już naprawdę trudno coś takiego zrobić. Gdybym miał do tego dostęp, to według mnie coś w rodzaju takiego filmu reliktowego, zrobionego jeszcze na tej taśmie, to byłoby naprawdę dla samego faktu, że zostało zrobione nie na tych nowoczesnych, tutejszych, tylko na tej starszej. Czyli Sławek jest reliktem już trochę. No tak, ja jestem z muzeum. Nowe pokolenie właśnie mi otoczyło, dlatego pozwoliłem sobie ich zaprosić, bo wiedziałem, że będą dużo bardziej inteligentne odpowiedzi niż moje. Czy miałeś kiedyś projekt, który wykończył ciebie i całą ekipę, ale opłacało się i wszyscy ostatecznie byli zadowoleni? W teatrze tak jest często. W teatrze to się zdarza, jakby, ale tu mówimy o filmie, nie? W teatrze jest tak, że ludzie nie wierzą do końca w to, co robią, reżyser rwie włosy z głowy i nagle po prostu przychodzi publiczność, bo już jest ten moment, po 2 miesiącach wszyscy są tak subiektywni, że naprawdę nie wiadomo, co robimy. Ciężko tak powiedzieć o filmie, nie? Ciężko powiedzieć, że w trakcie pracy nad filmem wszyscy twierdzili, że to będzie hałas stuleci, tysiącleci, a potem ludzie mówili wow. Ciężko tak mówić o całości, natomiast są sceny, które są bardzo zaskakujące w efekcie końcowym. Aktor nie wie, jaki film powstaje, bo aktor widzi tylko obiektyw. I teraz jakby trzeba zaufania, że po drugiej stronie obiektywu są ludzie, którzy dokładnie wiedzą, co robią. No bo ja widzę tylko szkiełko, nie wiem, jak to się układa, nie wiem, co oni widzą i tak dalej. Mogę zapytać, czy to jest bliski, czy to jest daleki, ale tego nie wiadomo. I na przykład są takie sytuacje, miałem taki film Eratum, gdzie kręciliśmy chyba 2 albo 3 dni w noclegowni dla bezdomnych. Pamiętam, że przestawienie się trwało bardzo dużo, nie dało się wejść na papierosa, bo nie opłacało się po prostu, bo tam trzeba było wrócić i od nowa jakby adaptować się w tym. Tam panowie bezdomni bardzo byli szczęśliwi, bo dostali dniówkę tylko za to, żeby leżeć na leżakach, więc mówili, to są najłatwiejsze pieniądze świata i tak dalej. I jakby nie było, człowiek w jakiejś takiej trochę opresyjnej sytuacji jest, nie? Bo to są różni ludzie, naprawdę to był też plan trochę niezabezpieczony, z bardzo niskim budżetem i tak dalej. I pamiętam bezpośrednio na planie uderzył mnie jeden fragment, ale tak na maksa. Grałem z jednym panem bezdomnym i on w pewnym momencie mówi, o której to się kończy, o której się kończy, która jest godzina, nie? Ja mówię, że no chyba tam za 15:05, nie? Mówi, o nie, to ja już muszę iść, nie? Ja mówię, no wie pan, w filmie jest, kurde, tak głupio tak odchodzić, nie? I tak, no i tak sobie tam żartuję, próbuję jakoś być sympatyczny. On mówi, jak ja do 5 nie dostanę materaca, to nie mam na czym spać dzisiaj. To nie ma żartów, proszę pana. I wtedy zrozumiałem, ja mówię, wow, kurde, tutaj naprawdę, znaczy ja udaję coś w udawanym życiu, w pięknym scenariuszu, ale jakby nie było, wszystko jest udawane, nie? A tu mamy taki wymiar prawdziwego życia w takim naprawdę ekstremalnym wydaniu. I pamiętam, potem siedziałem w kinie i jakoś tak ten moment, myślałem, że to tak, no robimy taką scenę, tam, no pamiętam tą rozmowę z facetem. I pamiętam, siedzę w kinie i mnie tak przytkało.
tyle było bodźców, tyle było wydarzeń dookoła, że tak naprawdę nie byłem jakby w tej scenie. I miałem takie, że siedziałem w kinie i byłem tak naprawdę zaskoczony, nie? Tak po prostu wow, nie? Jak czasami oni to potrafią zobaczyć. Ja tego w ogóle nie widziałem, w ogóle nie czułem piękna tego momentu. Kurczę, nie wiem, czy miałam taki projekt. Bardzo ciekawym projektem, w którym brałam udział, ale jako pomoc operatorska, był projekt Huberta Patynowskiego, który robi Nie zmieniaj tematu. Zrobił i wygrał Gdynię, krótkim metrażem. I to był taki projekt, gdzie jakby film jakby został super nagrodzony i świetnie przyjęty, a cała jakby proces twórczy dookoła tego filmu był kompletnie jakby sklejony z po prostu z młodej energii, młodych twórców, którzy po prostu się spiknęli, nie wiedzieli, jaki będzie efekt. Taki freestyle, ale jakby bardzo jakby taki konsekwentny i taki kurde od serca, co nie? Więc to był taki wyjątkowy projekt, gdzie po prostu wybuchł ze spotkania energii po prostu ludzi, którzy chcą coś stworzyć, ale coś, co wynika bardzo głęboko z nich, więc jakby pod tym względem to było coś bardzo wyjątkowego. Jeśli chodzi o film ciężki w moim życiorysie, to był film Helikopter w ogniu, bo rzeczywiście w tym filmie odbywało się na planie to, czego widz nie doświadcza, mianowicie czuchnęło. Nasze filmy są dźwiękowe, wizualne, ale bezzapachowe. A na planie śmierdziało w sposób niemiłosierny. A czym śmierdziało? No to była część miasta bez kanalizacji, więc jak helikoptery wznosiły się w powietrze, to ten kurz był, krótko mówiąc, śmierdzący. No, ale opłacało się na nominację, więc... No więc to była ciężko zapracowana nominacja. Kurczę, jakbyś im powiedział o tym śmierdzeniu, na pewno byś dostał tego Oscara. No dziękuję bardzo, no niestety dopiero teraz mam szansę ci to popowiedzieć. Miałam sceny, które są trudne i ciężko realizowalne i na pewno, nie wiem, no staliśmy 16 godzin w błocie. Fizyczne jak gdyby trudności daje się wytrzymać, nigdy nie miałam sceny ani filmu, który wykończył zespół, bo to by był straszny wstyd. Znaczy, że ludzie są jednak ważniejsi niż sztuka, chociaż sztuka jest najważniejsza. Wydaje mi się, że zdrowa dynamika pracy też polega na tym, że wszyscy schodzą z planu zadowoleni. Umęczeni, bo to jest bardzo ciężka fizyczna praca i psychiczna też. Wydaje mi się, że trudnością jest to, że nie uczy się nas być dobrymi liderami i liderkami, że to jest zupełnie coś innego niż bycie reżyserem, a my też wykonujemy ten zawód, szczególnie na planach, nie? Więc ja jestem dobrą liderką bardzo. I to trzeba jak gdyby też zarządzać tym, nie? To nie jest tak, że reżyser żartuje, bo ma dobry nastrój, tylko reżyser żartuje po to, żeby odstresować swój zespół, który za chwilę będzie musiał zrobić coś trudnego. Że trzeba robić dobrą atmosferę na planie, bo wtedy to wspomaga artystyczną pracę. Często widać po niektórych filmach, że atmosfera pracy była beznadziejna na planie, że było nerwowo. Wydaje mi się, że to jest mit reżyserii, polegający na tym, że jest ciężko, reżyser jest zdenerwowany, jest w ogóle takim chujem i wtedy to jest taka prawdziwa praca. To jest bzdura. To jest bzdura. Myślę, że jest tak, że jest odpowiedzialny lider, dobre zarządzanie ludzką energią, kultura osobista, szacunek do ludzi i super film. Radfin pyta, co Tomek Kot robi z przyjemnością? No, spędzam czas z dziećmi swoimi, bo to jest wszystko ulotne, nie? I to znika. I takie na poważnie śledzenie jakby tych młodych ludzi, którzy po prostu co miesiąc są inni. Nie wiem, czy potrafię słuchać komplementów, ale mam taki jakiś inny rodzaj komplementów i one wtedy z przyjemnością do mnie trafiają. Usłyszałem całą masę pięknych słów i to super, nie? I za wszystkie dziękuję, że zimna wojna, że Bogowie, ale ktoś jeden powiedział, dla mnie to jest najważniejsze, że przez całą zimną wojnę nie widziałem nawet przez pół sekundy religii. A byłem przekonany, że co druga rola to będzie religia. I tak sobie myślę, wow, to jest komplement, wow, nie, takie, bo ja tak raczej na słowa się nie rzucam, nie, ale sobie myślę, kurde, wow, nie pomyślałem o tym w ten sposób, to super, nie, więc z przyjemnością słucham czegoś takiego. Anil Sasaj też pyta, czy zdarza się, że zapraszasz na plan żółtodziobów, gdzie mogą się nauczyć czegoś, co i jak robić na planie? Czy w ogóle jest taka praktyka? Tak, bardzo często. Cenię sobie bardzo doświadczenie wśród techników, bardzo. Natomiast bardziej sobie cenię chęć do pracy i to, że ludzie potrafią ze sobą współpracować, dlatego że czasami doświadczenie jest nieprzekładalne, jeśli ktoś się nie umie komunikować, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że wydaje mi się, że ludzie się bardzo szybko uczą, bez przesady. Jest taka zasada, że jeżeli ktoś jest nowy w zespole, to tylko ja mu zwracam uwagę, żeby właśnie nie tworzyć takiej sytuacji, w której wszyscy douczają jedną osobę, bo to się zaczyna robić piekielne dla tej osoby. To nie jest praca, która jest taka trudna, nie? Bo jeżeli jest wola,
to ludzie się bardzo szybko uczą. Drugi film zrobiłam praktycznie rzecz biorąc z samymi studentami i wydaje mi się, że oni na fantastycznym poziomie pracowali. Doświadczenie swoją drogą super, tylko pytanie jest, czy posiadanie samego doświadczenia czyni z ciebie człowieka, który potrafi się nim dzielić? Czyli można sobie wiele pozwolić na planie, jeżeli po prostu lider daje radę. Wydaje mi się, że lider, nie chodzi o to, żeby sobie pozwalać, tylko żeby określić bardzo warunki tego, na co sobie pozwalamy, co nie. I to musi być wypowiedziane na spotkaniu. Znaczy, że trzeba powiedzieć, przepraszajmy się, dziękujmy sobie, bądźmy dla siebie życzliwi, nie? I nie ukrywajmy błędów, które zrobiliśmy, bo błędy są ok. Ja też zrobię błędy, tylko sposób ukrywania naszych błędów będzie tak naprawdę toksyczny. Wszyscy zrobimy błędy, to jest ok. Nikt nie będzie za to ścigany. I bądźcie dla siebie życzliwi, to jest najbardziej złote zdanie ze wszystkich, bo to jest bardzo ważne. Art4O pyta, czy bycie filmowcem ma sens? Co to znaczy, że ma sens? Sensem jest to, co kurde sprawia ci radość, jeśli czujesz, że gdzieś się realizujesz, że coś sprawia ci tą wewnętrzną, prawdziwą satysfakcję i wzbogaca cię, czegoś nowego się uczysz, a jest to dla ciebie ważne, dla mnie to jest, i czujesz, że robisz coś wartościowego, jeśli to jeszcze może komuś cię przyczynić do stworzenia czegoś dobrego, to chyba już w ogóle jest największy rodzaj sensu. Ja to spotykam w tej pracy i dlatego dla mnie osobiście ma sens, ale to jest bardzo osobiste doświadczenie. Ma taki sam bezsens jak wszystkie inne działania. Dla mnie? Bo dla Art4O może nie. Czy dla mnie ma na razie sens praktykowanie robienia filmów, ale ten sens jest tak różny od tego, co ludzie sobie często wyobrażają na mój temat, że właściwie, wiesz, to jest nieopisywalne. Na te pytania nikt nam nie odpowie. Gówno mi obchodzi, co tam inni mistrzowie kina uważają. Jaki to ma znaczenie? Będę praktykowała robienie filmów, ale później zaprzestanę to robić, bo to też jest choroba, nie? Czyli ja mam, wiesz, problem ze zrobieniem od roku filmu i już nie wiem, kim jestem. Zaczynam nie wiedzieć, kim jestem, nie? To jest bardzo obciążające, bardzo zżera duszę. Poka to Media pyta, jakie Tomek Kot ma plany na najbliższe 3 lata? Gdzie chciałby być? Jak urosnąć? Choć już jesteś duży, ale okej. Okay. A może nie rosnąć i jest ci dobrze tak, jak jest? Gruba sprawa w sumie, nie? Jakby to, co będzie z nami za 3 lata, jak to nie wiadomo, o czym jutro będziemy. Że dla producentów lepiej, jakbyś przeżył najbliższy rok, chyba, co? Nie, ale tak sobie pomyślałem kiedyś, jeżeli nie znam jakby końcowego swojego dnia, nie, jeżeli nie wiem, kiedy to się kończy, to jest szybciej, niż nam się wydaje. Zazwyczaj. I trzeba po prostu jakoś to fajnie wykorzystać. Jeśli oczywiście nic się nie stanie, to znam swoje losy do końca przyszłego roku. Natomiast co dalej, to nie wiem. I plany są grube. 20 listopada wylatuję do Hiszpanii. Tam skaczemy później po 3 różnych lokacjach i to będzie Paryż i Tokio, więc jestem w szoku w ogóle, że w Tokio będę na planie. Jak to kończymy, to zaczynam Teslę. Mam nadzieję, że już tam wszystko będzie ok. I po skończonym Tesli zaczynam w Polsce debiut Macieja Kawalskiego. Jak fachowcy to oglądają, to muszę to powiedzieć. Maciej Kawalski to jest po prostu młody, bardzo fajny, genialny reżyser. Świetnie nam się współpracowało na planie Atlasa i jakby startuje z jego filmem, z jego debiutem. Jakbyś tak mógł przerzucić się teraz 3 lata do przodu, to gdzie byś siedział? To byłaby to Polska, nie wiem, dom w Miami, czy... Znaczy chciałbym spróbować jakby pomieszkać gdzie indziej. Mieszkałem teraz w Los Angeles przez 3 miesiące i kurde, każdy przejazd Uberem i każde zakupy to jest dodatkowa lekcja angielskiego, to jest super, nie? Tutaj trzeba się umawiać z native'em i tam siedzisz po godzinie, a tam jest, każdy jest native'em. Więc oczywiście, żebym chciałbym też spróbować, no jeżeli jakby życie oferuje takie możliwości i ono jest na tyle, jakby to jest na tyle fajne wyzwanie po prostu, że trzeba to podjąć, nie? No to oczywiście, że tak. I więc jakby wszystko poszło super, to za 3 lata bym bardzo chciał mieć jakiś, nie wiem, samochód w Ameryce i tam mieszkać po prostu, żeby, na samochód, żeby się przemieszczać, bo tam szeroko jest. Może jakaś Tesla po Tesli, taki to wciąż. Jakie Sławek Kidziak ma plany na najbliższe 3 lata i gdzie by się widział za 3 lata? Wiesz, czy ja bym się widział za 3 lata? Nie, całkowicie. Ale ma się domyślać, a masz z mamą rozmawiasz, co dziadek będzie robił za 3 lata. Pola, myślisz, że za 3 lata będzie film Swing Open? Chciałabyś? Tak. No właśnie, Pola by chciała i tak będzie. Za 3 lata obiecuję tobie, państwu i panu i świadkowi, że Film Swing Open odbędzie się znowu w Krakowie. Mam nadzieję, że 20 przeżyjemy, bo podobno są jakieś złe horoskopy. I zapraszam wszystkich państwa na Film Swing Open 21.
Dobra, bardzo ładnie skończyłeś, ja nie mogę dalej pytać, bo to idealnie w punkt. Piątkę! Jeszcze ze mną! Piątkę! Dobra. Jej, całus! Całusek! Muszę dobra, iść! Ja też muszę iść, zaraz dobra, pokazy! Mamy to, co? Mamy. No i tyle w tym odcinku Plan Scan Questions. A ja przypominam wam, że wciąż możecie oglądać stare materiały Plan Scan, możecie wracać do Plan Scan Questions z poprzednich odcinków i w każdym momencie, kiedy do głowy przyjdzie wam jakieś mądre pytanie, koniecznie zostawcie je pod filmem. Bo jak wiadomo, nie ma głupich pytań, na wszystkie znajdzie się odpowiedź. Nie obiecuję wam, że na kolejne pytania też będzie odpowiadał Tomasz Kot i Sławek Idziak, ale zrobię to ja, a jestem równie uroczy, nie? Do zobaczenia, Maja Kucharski żegna się z wami, buziaki, pa! Ale spontan. Ale dobre to było.